latach 90. Opel Kadett z logiem GSI to był godny konkurent dla Golfa z logiem GTI. Szczególnie wersja GSI z 16-zaworową głowicą. Później jego następca, czyli Astra, sprawiła, że właściciele Golfów GTI trzeciej generacji strasznie się pocili, jak widzieli takie logo w lusterku. Inaczej mówiąc, GSI to był godny rywal dla GTI i tam o nim mówiłem. No ale później logo GSI zaczęło tracić swój charakter. Bo ostatnie wcielenie GSI to nie był prawdziwy hot hatch, ale zwykła Astra z mocniejszym silnikiem. No ale Opel szykował jego następcę. Nowe zwierzę to OPC. I to właśnie takie logo miało nam mówić, że to najszybszy model Opla. Więc sprawdźmy, czy OPC jest godnym następcą GSI. No i zobaczmy, jak OPC wypadło na tle najgroźniejszego rywala, czyli Golfa GTI. Pod koniec lat 90. Astra z oznaczeniem F zeszła ze sceny i zastąpił ją zupełnie nowy model, Astra G, która była dojrzalszym autem, bo to był czas, że kompakty były super popularne, więc musiały być porządnie zrobione. Okej, Astra nie była tak dobrze wykonana jak jej główny konkurent, czyli Golf 4, który także pojawił się pod koniec lat 90. Za to Astra nadrabiała czym innym, stylem. Yeah, baby! Yeah. Bo tak wygląda Golf czwartej generacji w wersji trzydrzwiowej. Czyli to samo co 5 drzwi, ale bez dwóch drzwi. Znowu Opel poszedł inną drogą. I wersja trzydrzwiowa przypomina auto coupé, czyli jest na czym zawiesić oko. No ale samym wyglądem nie wzbudza się zaufania wśród młodych gniewnych, którzy potrzebowali mocy, aby mogli na zlotach piłować swoje hot hatche do odciny. Więc Opel chciał stworzyć dla nich odpowiedni model, ale nie chcieli już używać GSI, bo nazwa ta straciła trochę na znaczeniu. Widzisz, GSI oznacza Grand Sport Injected i pierwsze dwa słowa są spoko, ale Injected oznacza wtrysk, a to było coś ekstra w latach 80., ale już pod koniec lat 90. każde auto miało wtrysk zamiast gaźnika, więc czym się tutaj chwalić? No ale GTI ma wtrysk w nazwie. Faktycznie, Golf ma logo GTI, co oznacza Grand Tourer Injected, czyli także jest użyte słowo wtrysk. Tylko że GTI to tylko jedna z linii Golfów, bo są także inne modele, czyli linia R, którą przygotowuje specjalny dział, czyli Volkswagen Motorsport, czyli osobna jednostka w Volkswagenie zajmująca się sportowymi modelami. Więc Opel także stworzył taki dział, Opel Performance Center, i to była specjalna spółka zależna w 100% od Opla, która zajmowała się przygotowaniem hot modeli. A na jej szczycie stał Volker Stryczek, który choćby w 1984 roku, prowadząc BMW 645 sesji, został mistrzem DTM. Więc tak powstał nowy dział w Oplu, czyli Opel Performance Center, a logo OPC to oczywiście pierwsze litery z tego działu. Pierwszym dzieckiem z Opel Performance Center była właśnie Astra G i Opel na pacjenta wybrał sobie model trzydrzwiowy, czyli ten ładny. Dodatkowo dodali mu 17-calowe koła BBS, lusterka wzorowana na TSM3, do tego ogromny spoiler, który nie był tam dla wyglądu, ale miał zapewnić docisk przy dużych szybkościach. Oczywiście auto zostało obniżone, aby dobrze składało się do zakrętów, a do środka włożyli siedzenia Recaro, białe zegary czy małe logo OPC przy drążku zmiany biegów. No i serce. Więc słynny silnik z Kadeta 20XE czy C20XE, zbudowany przez Cosworth'a, to już była historia. Za to Opel wziął jego najmocniejszego następcę, czyli zbudowaną przy pomocy Lotusa jednostkę 2.0 16V Ecotec o mocy 136 koni. W OPC podrasowali ten silnik. Model OPC miał teraz 160 koni i dalej to była jednostka wolnosąca z tak zwanymi ostrzejszymi manierami. Wszystko fajnie, tylko model ten miał jeden poważny problem i był nim moment obrotowy, który był taki sam jak w słabszym modelu i dostępny był dużo wyżej.
I dodaj do tego moc dostępną także wyżej. Czyli spoko na torze, ale w codziennym użytkowaniu to słabszy model nie był dużo wolniejszy od OPC. Bo OPC trzeba było mocno kręcić, aby wydobyć z niego moc. No i jego konkurent, czyli Golf 4 GTI, który miał silnik 1.8 turbo o mocy 150 koni, w codziennym użytkowaniu był szybszy. No ale nie czarujmy się. Golf 4 GTI to nie było GTI, tylko lepsza wersja wyposażenia, a Astra OPC to był prawdziwy hot hatch. Okej, może silnik nie był zbyt elastyczny, ale reszta to kawał dobrej roboty, bo auto ma świetne podwozie i jest konkretne. No ale Golf także zrobił coś konkretnego. Czyli zaprezentowali model na 25-lecie GTI, który był hot hatchem, a nie wersją wyposażenia. A do tego podrasowali silnik 1.8 turbo do 180 koni, więc GTI znowu było GTI. No ale Opel był na niego gotowy. Model ten to dalej Astra G-OPC, ale jest kilka różnic. Jest inny zderzak z przodu, dokładki do progów oraz do zderzaka z tyłu. Do tego są także felgi wzorowane na tych z modelu Speedster Turbo. No właśnie, turbo! Model ten ma teraz silnik 2.0 z turbo o mocy 200 koni, więc zniknął problem z brakiem momentu obrotowego, a został świetny hot hatch. Dodaj do tego jeszcze wersję w kombi, która także ma 200 koni, a Golf GTI do wersji specjalnej miał tylko 180, więc jeśli chodzi o rundę pierwszą, to Astra OPC wygrywa z Golfem GTI. W 2004 roku pojawił się nowy Golf, czyli piąta generacja, która także dostała wersję GTI. I tutaj mamy powrót do korzeni, czyli nawiązanie do oryginału, nowoczesny 200-konny silnik, czy radośnie ustawione zawieszenie, inaczej mówiąc, GTI powrócił. Więc co na to Opel? W sumie to nie był gotowy na ten atak, bo owszem, w tym czasie była nowa generacja Astry, czyli H, i do tego była taka ładna wersja GTC, czyli Gran Turismo Compact. I model ten miał nawet 200-konny silnik, ale to nie był hot hatch, tylko coś jak Golf 4 GTI, czyli auto z mocnym silnikiem, ale bez pazura. I na tego pazura trzeba było poczekać kolejny rok. Więc co tutaj mamy? Jest agresywny pakiet stylizacyjny, czyli spoilery, które nadają masywności. Są większe felgi oraz niebieski kolor OPC. Jest delikatny spoiler oraz centralny wydech. No ale ważne jest to, co jest pod maską. Więc dział OPC wziął na warsztat 200-konny silnik 2.0 turbo z wersji GTC, który nie jest dokładnie tym samym silnikiem, co w poprzedniej wersji OPC. Wzmocnili w nim tłoki oraz wprowadzili zmiany w bloku i w głowicy, aby zapewnić mu lepsze chłodzenie. Dodali turbosprężarkę zintegrowaną z kolektorem, aby zapewnić szybszą reakcję na gaz, czy zmniejszyli jego masę przez wywalenie wałków wyrównujących. Efekt? Mamy 240 koni, co jest 40 koni więcej niż w GTI oraz 320 Nm momentu obrotowego, co jest także o 40 więcej niż w GTI 5 generacji. Do tego pełno bajerów w zawieszeniu jak IDS+, ESP+, TC+, CDC, coś tam. To wszystko miało sprawdzić, że Astra miała iść na drodze jak dzik po szyszki i miała upokorzyć Golfa GTI. No i prawie się udało. Prawie, bo Astra OPC miała pewne braki. Czyli masz dwulitrowego hot hatcha o mocy 240 koni, a nie masz wskaźnika temperatury silnika. Serio, nie dali. Do tego, tak jak mówiłem, było tam 240 koni oraz wysoki moment. A do tego nie było żadnej szpery, więc w codziennym użytkowaniu model ten nie potrafił wykorzystać mocy tego silnika. I podczas szybkiej jazdy wyrywał kierownicę i mielił kołami. Okej, Golf GTI także nie miał szpery, ale dzięki bardziej zaawansowanemu zawieszeniu z przodu oraz tyłu, gdzie jest system wielowahaczowy, a nie belka skrętna jak w Oplu, po prostu lepiej się prowadził. Dodatkowo pojawiła się wersja na 30-lecie GTI, gdzie jest już 230 koni, więc prawie tyle co w OPC. No i była także wersja Pirelli, która także miała 230 koni, więc GTI było równie szybkie co OPC. Okej, Opel także miał specjalną wersję, OPC Nürburgring Edition, który miał uczcić czas 8.35 na torze Nürburgring
i model ten dodatkowo miał system IDS Plus 2 z nowszych modeli OPC. No ale dalej nie miał szpery i miał problem z trakcją, więc na torze spoko, ale w codziennym użytkowaniu ciężko było wykorzystać jego moc. Dlatego w tej rundzie jest remis, bo Opel jest ładniejszy, bardziej sportowo nastawiony, ale Golf GTI jest lepszy w realnym świecie. No i miał 650-konną wersję. Okej, to tylko był koncept, ale jakże dodawał charakteru marce GTI. No ale jego nie uwzględniam, bo Opel w poprzednim wcieleniu także miał podobną pokazówkę. Czyli OPC Extreme Concept, który zbudowany został na bazie Astry Coupé i nawiązywał do serii DTM. W 2009 roku pojawiła się nowa Astra, kodowo zwana J. No ale w tym czasie nie pojawiła się żadna wersja trzydrzwiowa. Taki model pojawił się dopiero rok później, ale dalej nie było modelu OPC. A w tym czasie przecież był Golf 6 GTI, który miał nowy silnik 2.0 o mocy 211 koni oraz elektroniczną szperę na przedniej osi. Ale to nie wszystko, bo w 2011 roku pojawiła się także wersja jubileuszowa na 35-lecie GTI z silnikiem od modelu R o mocy 235 koni. A Opel nie miał w tym czasie na niego odpowiedzi, bo dopiero w 2012 roku pojawił się model OPC. Ale w tym czasie pojawił się już przecież Golf 7. Więc punkt dla GTI i mamy remis. Czyli mamy po 2 punkty i rywalizacja rozstrzygnie się w ostatniej rundzie. Oto ona, czyli Astra J w wersji OPC, która ma zadać ostateczny cios GTI i wygrać to porównanie, więc przyjrzyjmy się jej bliżej. Kolejny raz Opel wykorzystał trzydrzwiowe nadwozie, więc Astra OPC prezentuje się po prostu kozacko, a do tego ma sportowe dodatki, jak ogromne 19 lub 20-calowe felgi czy podwójny wydech. We wnętrzu fantastyczne siedzenia oraz tryb OPC i po jego wciśnięciu zegary świecą na czerwono. No ale najważniejsze są parametry. Silnik to teraz nowa jednostka, która ma turbosprężarkę o zmiennej geometrii, bezpośredni wtysk paliwa, zmienne fazy rozrządu, wał korbowy ze stali kutej. Efekt? Teraz silnik 2.0 ma 280 koni oraz 400 Nm momentu obrotowego. No ale najważniejsze, że model ten w końcu ma szperę. W końcu OPC prowadzi się tak dobrze, jak wygląda, czyli Golf 7 GTI będzie miał z nim ciężko. Bo jeśli chodzi o moc, to na pewno tak było. Bo GTI miał silnik 2.0 o mocy 220 koni, ale była także wersja Performance o mocy 230 koni, która miała szperę. No ale to dalej 50 koni mniej od Astry OPC, więc Opel wygrał. No nie bardzo. Po pierwsze, Golf 7 to auto z 2012 roku, a Astra H z 2009 roku. Ale to nie jest tak ważne jak to, że później pojawiły się inne modele. Czyli Golf GTI Club Sport, który miał już 265 koni, a z overboostem do 280. No więc co w związku z nim zrobił Opel OPC? Nic. No i także się pojawił ten model, czyli Golf GTI Club Sport S, czyli hardkorowa wersja z mocą 310 koni oraz rekordem na torze Nürburgring dla samochodów przednionapędowych. Więc co zrobił z tym Opel OPC? Znowu nic. Potem pojawił się Golf 7 GTI po liftingu, gdzie teraz podstawowa wersja miała 230 koni, a wersja Performance już 245. No i czy Opel OPC na to odpowiedział? Także nie. No a później pojawił się model TCR Golfa GTI, który ma już 290 koni. No i jak się możesz domyśleć, Opel nie miał na to odpowiedzi. Opel jedynie co robił, to obiecywał. Opel obiecał, że wypuści taką wersję Extreme, która miała mieć 300 koni, miała być lżejsza o 100 kg i miała być hardkorowa. Miała...
ale nie pojawił się taki model. Prawda jest taka, że GTI cały czas się rozwijał, a Opel od 2012 roku nie wprowadził żadnych zmian w swoim OPC. I przypominam, że w 2017 roku obiecali model OPC oparty na najnowszej Astrze. I miał tutaj być silnik 1.6 o mocy 280 koni. No ale mamy rok 2020, a o modelu OPC nic nie słychać. A Golf dalej jest wierny swojej tradycji i zapowiedział już 8. generację GTI, która będzie mieć w podstawowej wersji 245 koni, ale będzie także dostępna mocniejsza wersja. Więc Opel Astra OPC. To świetny model, ale nie może wygrać tej rundy, bo Opel nie rozwija modelu tak jak Golf swoje GTI. A do tego nie ma już następcy, więc ogólnie to GTI wygrywa z OPC. Bo GTI ma 3 punkty, a OPC tylko 2. No ale to nie ma znaczenia. Bo chodzi o to, że prawdopodobnie nie będzie już kolejnej generacji Astry OPC. I to jest właśnie prawdziwy problem. Do tego przypominam, że nie będzie już także kolejnego Focusa RS. No i strach pomyśleć, kto będzie następny.